Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Dzisiaj kolejny odcinek naszej serii filmów Twój jednośle, zanim zaczniesz, trochę wyszedłem z sprawy w mówieniu do kamery, czy tam obok kamery, ale niestety no, mamy tyle pracy, rozpoczął się sezon, no naprawdę nie ma czasu. Na początek chciałem wszystkim podziękować za oglądającym za zaufanie, za prośbę o filmy. Cieszę się, że zaufaliście mi i podobają się Wam moje filmy. Dziękuję wszystkim klientom, którzy przysyłają do nas do naprawy silniki, motocykle, skutery. Bardzo dziękujemy. Nie w tą stronę to poszło, bo te filmy miałyby pomagać Wam, żebyście sobie mogli sami naprawić, ale widzę, że dołożyłem sobie do roboty. No ale skoro darzycie mnie zaufaniem, myślę, że to robię dobrze, także z góry jeszcze raz dziękuję. Dzisiaj na podnośniku mamy Zipa Salmo, jak widzicie, taki motorowerek fajny, zadbany dosyć, rocznik, to ja tu nie widzę, zaraz zobaczę, bo tu mam zlecenie, na którym sobie zawsze wszystko wypisujemy, co tam go boli, zacznijmy od tego, co go tam boli. Śruby zębatki tylnej wypadły. Rozwaliłby tutaj pół mocowania zębatki. Co jeszcze tutaj mamy? Regulacja gaźnika, bo na wysokich obrotach się dusi, tak klient nam tutaj podaje, wymiana akumulatora. Sprawdzić stan oleju, sprawdzić zawory, serwis łożyska. Serwis pojazdu trzeba przeprowadzić. O, już się zaczyna. Sorry za telefony. Musicie się przyzwyczaić, bo mam co najmniej 100 telefonów dziennie. Także trudno. Łożyska koła przedniego chyba kluczone. Pojazd ma przejechane 9000 km ponad i nie widział nigdy serwisu, uwierzcie mi. To, co się stało z śrubami zębatki tylnej i ogólnie z tym pojazdem, jest tylko powodem tego, że nie serwisowany był ten pojazd. Przystąpimy zaraz do uruchomienia silnika, zobaczymy, co go tam boli, jak to tam wszystko wygląda i będziemy dalej kontynuowali nagranie. Oczywiście, jak zawsze, zaczniemy od pomiaru tego pomiaru ciśnienia manometrem, teraz dobrze nazwałem, w cylindrze, zobaczymy, co się dzieje. Motorower mi odpalił, ale zaraz gaz i zgubiła się kompresja. Sprawdzimy, jak wygląda sprawa ciśnienia w cylindrze, jakie tutaj sprężenie mamy i tak dalej, i tak dalej. Zaraz przystąpimy do pomiaru. Przystąpimy do pomiaru ciśnienia. Mój barometr dzisiaj coś, kurczę, nie chce współpracować, chyba już się powoli uszkodził. Chyba wyrobił swoje, także, ale sprawdzimy, spróbujemy chociaż troszeczkę to ciśnienie zmierzyć. Wskazówka, jak widzę, dobije do 5, także myślę, do 6 atmosfer, tak, 6 barów. Także myślę, że sprężanie jest dobre. Sprawdzimy stan zaworów, bo po zagrzaniu mogą te zawory być za ciasne i się podpierać. Na wydechu szczególnie tak się dzieje. Sprawdzimy zawory. Będziemy dalej sprawdzać, co się dzieje. Czy to wina zaworów, czy gaźnika. Myślę, że trzeba będzie cały serwis przeprowadzić, bo tak jak mówię, motorower nie widział serwisu od początku przez 9000 km, więc trzeba by chyba zacząć od tego. Sprawdzimy sobie teraz zawory. Dla osób, które jeszcze nie oglądały filmu, może minęły ten film, jeśli chodzi o regulację zaworów w silnikach 139 FMB, należy zdemontować dekiel tutaj z tej pokrywy od strony alternatora i tutaj mamy taki punkt inspekcyjny, się to nazywa. Musimy ustawić sobie silnik w pozycji rozrząd. Co trzeba zrobić? Klucz 14 nasadowy bierzemy. Przygotowany, sorry. Klucz 14, którym będziemy kręcili silnik. Oczywiście w stronę, w którą silnik pracuje, to znaczy w lewo, przeciwnie do wskazówek zegara, jeśli stoimy z tej strony. Kręcimy w lewo. I tutaj w tym oczku inspekcyjnym musimy zobaczyć cechę z napisem T. Nie ustawiamy tego na tą literę T, tylko na tą cechę koło tej litery T. Taka kreska będzie, którą też widać tutaj na kole magnesowym. Powiem tak, akurat w tym silniku, powiem Wam szczerze, nie ma oznaczeń, chyba nie ma oznaczeń, kurczę, literowych. To fabryka to inaczej to robi. Ja sprawdzę tylko, jak
jak to tutaj wygląda, żeby nie wprowadzić Was w błąd. Nie ma, są tylko dwie kreski. Jedna kreska, pierwsza kreska to jest F zawsze na takim kole magnesowym, pamiętajcie, a druga to jest T, więc jeśli nie ma tego napisu, a widzicie te dwie kreski, to zawsze, o nawet jest ta kreska, tylko kurczę, ta literka, tylko ona tak niewyraźnie tutaj, niewyraźnie pokazana. Ja spróbuję Wam to pokazać kamerą, oświecimy sobie naszą super mocną latarką, postaram się Wam to pokazać, tylko kamerę zdejmę. Wiedzieli, o co chodzi. Nie wiem, czy to będzie widać naprawdę, bo o, tu jest to, kuźwa, nie widać. Widać, widzicie kreskę, a tam jest cecha T, ona jest do góry nogami namalowana. Więc ta kreska musi się pokrywać z kreską, którą tutaj mamy na silniku. I wtedy przystępujemy do sprawdzania luzu zaworowego i do regulacji zaworów. No i tak jak mówiłem, nie myliło mnie moje przeczucie, zawory mamy ciasne, praktycznie nie mają luzu, są podparte, trzeba ustawić luz zaworowy, zawsze fabryczny luz zawory 0,05 mm, zróbmy 0,10, będzie fajnie i wtedy te zawory lekko będą grały, ale nie będą nam się podpierały. Tak zawsze zalecam, naprawdę, bo nie ma sensu 0,5. Z racji tego wykonania materiałów, jakie są wykonane te zawory, jest to troszeczkę pomyłką. Dobra, ustawimy zawory, spróbujemy znowu uruchomić silnik, zobaczymy, jak to będzie wszystko działało. Do regulacji możecie użyć, chociaż ja tak nigdy nie robię i nie zalecam, użyć klucza 9 płaskiego, płaskooczkowego, jakiś kombinerek, co jest nie bardzo dobrym rozwiązaniem. Ja używam profesjonalnych narzędzi klucza do zaworów, pokażę Wam, zawsze go pokazuję, klucz do zaworów, klucze takie można dostać na naszym sklepie internetowym na www.sklep-części.pl. W zakładce narzędzia dostaniecie taki klucz zaworowy, cena chyba 65 zł za zestaw, są tam klucze od 8 do 10 mm, 8, 9, 10 mm, takie mamy rozmiary w tych kluczach. Dobra, ustawimy zawory, spróbujemy uruchomić silnik. Nie będę samej regulacji zaworów nagrywał, bo to bez sensu, szkoda czasu, szkoda taśmy, że to tak powiem, w cudzysłowie. Zawory mamy już wyregulowane, spróbujemy uruchomić silnik, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widzimy, silnik uruchamia się nawet na wyłączonym staniu. Nie musieliśmy włączyć stania, żeby silnik zaczął pracować. Także śmiało można stwierdzić, że była to wina podpartych zaworów, chociaż nic na to nie wskazywało. Ciśnienia nie będę mierzył w cylindrze, bo już wiadomo, że to była wina zaworów, więc nie ma sensu. Możemy przystąpić do dalszych napraw pod tytułem zakończenie serwisu, czyszczenie gaźnika, filtra powietrza. No i naprawy śrub w tylnej zębace. Postaram się to jakoś tutaj jeszcze zobrazować, żebyście mieli na to jakiś punkt widzenia. Kolejnym problemem, którym zgłaszał nam klient, jest informacja, że coś trzeszczy, szumi w przednim kole, huczy. No, po zdemontowaniu koła i dotknięciu łożyska i pokręceniu nim palcem już wyczuwamy takie chropowatą pracę tego łożyska, co kwalifikuje je bezwzględnie do wymiany, jak jedno, tak i drugie łożysko. Zamontujemy nowe łożyska jakiejś firmy MGK. W każdym razie mamy takie łożyska na stanie, wymienimy łożyska sobie na nowe, też przykryte gumą typu RS i będziemy montowali koło z powrotem i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało dalej. Łożyska mamy zdemontowane. No i po zdemontowaniu tych łożysk widzimy, jaką kaszanę Chińczycy potrafią zamontować. Piękne łożysko 6301 RS, RS2 powinno być, ale z tego co widzimy z drugiej strony nie ma w ogóle pokrycia tutaj ani smaru. Także jeśli macie taki model pojazdu, lepiej na wejściu od razu, jeśli macie go na gwarancji, poprosić o wymianę tych łożysk na lepszej klasy. Powinny te łożyska podlegać gwarancji jak najbardziej, bo one podlegają gwarancji.
ale poproście, żeby założyli łożyska lepszej klasy, a nie łożyska, które są fabryczne. Chyba, że będą też od fabryki Zipa, ale kryte dwustronnie. Jak i jedno, tak i drugie łożysko, jak widzimy, wilgoć je zabiła, bo nie było przykrywki. Pamiętajmy również o jednej ważnej rzeczy, żeby nie zapomnieć zamontować z powrotem tulei dystansującej między dwa łożyska. Ona tutaj wchodzi do środka. Jak nie włożymy tej tulei, a skręcimy koło łożyska, pójdą się kochać, tak delikatnie mówiąc. Łożyska wymiar 6301, 2 RS, to znaczy, że są kryte dwustronnie gumą ZZ Metal. Montujemy łożyska, montujemy koło i sprawdzamy, jak to będzie dalej wyglądało. Teraz troszeczkę o montażu łożysk. Łożyska możemy montować dwojako. Powinniśmy je wprasować na prasie, ale możemy je też wbić. Jeśli już chcemy wbijać łożysko, użyjcie tulei albo klucza nasadowego odpowiadającemu średnicy zewnętrznej bieżni łożyska, a nie środkowej. Gdy będziemy tutaj uderzać, uszkodzimy łożysko. Będziemy uderzać tutaj, łożysko fajnie nam się wciśnie. Także jeśli macie taki klucz, można bez problemu w ten sposób to wbić. Nie jest to zły sposób, tylko trzeba uważać, żeby nie uszkodzić sobie podczas wbijania tej osłonki tutaj łożyska, która nam tutaj chroni kulki. Cały smar, który jest w środku, nie będzie się wtedy dostawała woda, prawda? Także montujemy te łożyska. Jedno łożysko mamy zamontowane i wbijamy to łożysko, czy wciskamy do tego momentu, aż nam się oprze o taki specjalny wypust, taki frez, który tu mamy. O, aż nam się... O kurczę, profesor. Aż nam się oprze o ten frez i wtedy mamy koniec montażu łożyska. Łożysko nam dojdzie. Zamontujemy tuleję i zamontujemy kolejne łożysko. Będziemy montowali koło do pojazdu. Wiem, że już na wstępie powiem, że znajdą się na pewno przeciwnicy, że ja pobijam łożysko. Z tym, że pobijane łożysko w ten sposób, jak zaprezentowałem, w ogóle mu nie szkodzi. Nie uszkodzi się to łożysko na pewno. Także jest to bardzo bezpieczny sposób. Na pewno nie uszkodzi łożyska. Drugie łożysko też mamy zamontowane. Pamiętajmy, żeby nie zapomnieć o założeniu uszczelniacza, który trzeba wyczyścić. To jest uszczelniacz akurat, który uszczelnia nam stronę ślimaka napędowego licznika, układu napędowego licznika, napędu licznika. Jak to sobie nazwiecie, tak to będzie się nazywało. Blaszka napędu licznika musi być założona i oczywiście uszczelniacz można wcisnąć już ręką. To są rzeczy, które z reguły gładko wchodzą. Nie powiem jak co, jak w masło, o, tak będzie prawidłowo. Uszczelniacz przeciwpyłowy też możemy założyć z drugiej strony, też nam ładnie wchodzi. Troszeczkę nasmarujcie sobie to zawsze smarem, żeby ten pył ewentualnie przykleił się do tego smaru, możemy wtedy sobie to zabezpieczyć przed przedostawaniem się tego pyłu. Montujemy koło i sprawdzamy, jak to będzie wyglądało dalej. Koło mamy już zamontowane, hamulca jeszcze nie ściskałem specjalnie po to, żeby słychać było, czy to koło się cicho toczy. Nie ma żadnego szumu, żadnego huku, przed tym był straszny huk w tym kole, co też wskazywało na uszkodzenie tych łożysk. Tak jak mówię, jeśli macie taki pojazd, wymieńcie te łożyska od razu, naprawdę. Jeśli są kryte jednostronnie, to jest bez sensu robota, muszą być kryte dwustronnie, ponieważ para, która się tam woda zbierze w środku, w tym bębnie od środka, te łożyska po prostu załatwia. To by było tyle. Za chwilę przejdziemy do naprawy tylnego i zębatki tylnego koła. Sprawdzimy, co z tymi śrubami się tam stało. Jak widzimy, zębatkę mamy zdemontowaną. Oczywiście nakrętki fabryczne, które tutaj są tak słabej jakości. Zamontujemy tutaj nowe śruby, nakrętki samokontrujące, które nie dopuszczą do tego, żeby ta zębatka już się odkręcała. Nie będziemy wtedy stosowali tych blach. To jest kompletnie bez sensu. No i oczywiście luz na łożysku jest tak potężny tutaj, że trzeba to łożysko wymienić. Przystąpimy do zdemontowania wszystkiego i sprawdzenia, jakie mamy łożysko zamontowane i zamontujemy na nowo zębatkę. Zębatkę mamy zamontowaną. Zastosowałem tutaj śruby o twardości 8,8. Czarne, bardzo twarde śruby na klucz imbusowy. Z drugiej strony mamy nakrętki na klucz 13 mm. Samokontrujące, które nie dopuszczą nam do tego, że to się odkręci. Nie ma siły, żeby taka śruba się zerwała,
albo odkręciła. Łożysko zdemontowałem, oczywiście, jak już widzicie. Łożysko zdemontowane mamy. Łożysko ma potężny luz, także. Moment, ja tak kurczę, nie mogę sobie trafić, bo mam kamerę inaczej. O, luz mamy tak potężny na tym łożysku, nie wiem, czy to będzie widać. Oczywiście łożysko do wymiany. Zaraz powiem, jaki jest wymiar tego łożyska. Oj, bez lupy to się nie obędzie. Za chwilę odczytamy łożysko i powiem, jakie łożysko musimy zastosować. Łożysko, które tu jest zastosowane, jest to łożysko 60203. Zamontujemy takie samo łożysko firmy Koyo, japońskie, dobrej klasy. Oczywiście montaż takiego łożyska jest taki sam jak tamtych łożysk w kole, także możemy śmiało przystąpić do zamontowania łożyska. Oczywiście łożyska koła tylnego też postanowiłem od razu wymienić, mimo to, że jest w nich smar, jak widzicie, też są jednostronnie kryte, małe oszustewko, nie wiem, ile kosztuje wyprodukowanie takiej gumy i włożenie tutaj, ale dla mnie to jest totalna bzdura, żeby tak oszczędzać. Wiadomo, to jest głównie po to, żeby zrobić niską cenę tego pojazdu, co akurat odbija się na tym, że po prostu produkt jest złej jakości. Bo jeśli przejedziemy na łożyskach 5000 km i są one do wymiany, dla mnie to jest jakaś totalna pomyłka. Dobra, idziemy po nowe łożyska do magazynu, będziemy wymieniali łożyska na nowe. Oczywiście dwustronnie kryte. Nowe łożyska, jak widać, mamy już zamontowane. Oczywiście RS2 dwustronnie kryte. Możemy przystąpić do montażu koła w pojeździe. Teraz zamontujemy koło, oś koła. Jak widzimy, ta oś jest sucha jak pieprz. Trzeba ją nas... Gdzie ona jest? No tu jest. Sucha jak pieprz, trzeba ją nasmarować. Pamiętacie o smarowaniu gwintów w takim czymś, ponieważ ten gwint jest suchy, z tą nakrętką zrywa się gwint, po prostu się to zaciera. Najlepiej to nasmarować, tak jak mówię, na palec smaru i obficie sobie smarujemy tą oś, żeby ona tam miała odpowiedni poślizg. I potem na gwint jeszcze dodatkowo można po przyłożeniu tej osi na drugą stronę dosmarować sobie smarem. Jak widać, całość mamy zmontowaną, łożyska powymieniane, zębatka nie ma żadnego luzu, tylko ten, który powinna tutaj mieć przód tył, bo tu są specjalnie odbojniki zamontowane. Nasmarujemy teraz łańcuch. Zawsze używam, że tak powiem, markowych smarów. Nie używam chińskich, naprawdę niskiej jakości. Nie patrzcie na cenę. Nie patrzcie na cenę, że spray do łańcucha kosztuje 15-10 zł, bo za tą cenę naprawdę nic dobrego nie kupicie. Kupujcie markowe. Używam Motula albo Castrola, jak zawsze mówię. Wszystkie te rzeczy są dostępne w naszym sklepie internetowym na www.sklep-części.pl. W zakładce z oleje smary dostaniecie to w sklepie naszym, także tak jak mówię, no, ja namawiam zawsze do używania rzeczy wyższej jakości, ponieważ no, jak wiemy, jest dużo badziewia na rynku i można sobie zepsuć przez ten łańcuch. Dlaczego? Taki smar chiński spada z łańcucha, wyobraźcie sobie, bo jest cały czas mokry, nie ma przyczepności. Te smary, jak stężeją, naprawdę są przyczepne, łańcuch musi się lepić. To na tyle. Została nam jeszcze wymiana akumulatora, uruchomienie silnika, wymiana oleju w silniku. Myślę, że to już pokazywałem, jak wymienić olej w silniku. Każdy to już chyba wie. Jest to na jakichś moich filmach tam pokazane, więc nie będę tego drugi raz demonstrował. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Jeśli nie będę czasu miał, od razu mówię, nie odpiszę. Przepraszam Was najmocniej, ale no, tak jak mówię, mam mnóstwo pracy, przychodzę późno do domu. Jestem zmęczony i już wtedy nie chce mi się naprawdę siedzieć przy komputerze. Jak tylko mi się uda, będę pisał. Pozdrawiam Was serdecznie.